druga zasada dynamiki Newtona dla układu punktów materialnych oraz zasada zachowania momentu pędu. To są tematy, które dzisiaj na tym wykładzie będziemy poruszać. Otóż jeśli mamy układ wielu punktów materialnych, to wiadomo, że wszystkie wielkości fizyczne, które opisują ten układ, czyli na przykład masa tego układu będzie równa sumie mas wszystkich cząstek wchodzących w skład układu. Pęd, suma wektorowa pędów i tak dalej. Wszystkie siły działające na układ, sumie sił działających i tak dalej. I dotyczy to również momentu pędu. Jeśli mamy moment pędu całego układu, to żeby go policzyć, musimy pododawać momenty pędu, które należą do każdej z cząstki z osobna. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy układ wielu punktów materialnych i chcemy policzyć pochodną momentu pędu po czasie dla tego układu. Czyli w skład L będą wchodzić L, moment pędu całego układu, będą wchodzić momenty pędów wszystkich cząstek, czyli L1 plus L2 plus L3 i tak dalej. Suma wektorowa oczywiście, bo moment pędu jest wektorem. No i dalej, korzystając z równania, które jest równaniem wynikającym z rachunku różniczkowego, które mówi, że pochodna z sumy funkcji jest równa sumie pochodnych, możemy tę sumę przesunąć w lewo. Czyli zamiast d po dt sumy mamy sumę pochodnych. No ale teraz wiemy, że każda taka pochodna momentu pędu cząstki po czasie to jest moment siły wypadkowej działającej na tą cząstkę. Czyli może nawet należałoby inaczej powiedzieć, bo to moment siły działający na cząstkę powoduje zmianę jej momentu pędu. A więc jeśli mamy wiele cząstek, to mamy wiele tych momentów sił działających na każdą cząstkę z osobna i w związku z tym mamy pewien ten moment wypadkowy, który będzie powodował, na każdą cząstkę będzie powodował zmianę momentu pędu, tej cząstki, przepraszam. A więc mamy po prawej stronie suma wszystkich momentów sił działających na każdą cząstkę. Skąd te momenty sił pochodzą? No, one pochodzą z oddziaływania zewnętrznego i z oddziaływania wewnętrznego. Z oddziaływania zewnętrznego to będą momenty sił, które będą wynikać z faktu, że jakieś siły z zewnątrz mają w działaniu na ten układ niezerowe momenty sił. Natomiast jeśli chodzi o momenty sił, które dotyczą cząstek wewnątrz układu, to podobnie jak rzecz się miała w przypadku sił, które występują dla układu zamkniętego cząstek, tak samo jak te siły zawsze parami znajdą się o zwrocie przeciwnym, to tak samo momenty pochodzące od tych sił będą miały zwroty przeciwne. Czyli suma tych momentów pochodzących od wewnętrznego oddziaływania między cząstkami będzie równa zero. I w związku z tym pozostanie nam na końcu tylko suma momentów sił zewnętrznych działających na wszystkie cząstki. No i tą sumę można po dodaniu tych wszystkich momentów sił można otrzymać pewien wypadkowy moment siły, czyli mamy równanie następujące. Po lewej stronie mamy, może wrócę jeszcze do poprzedniego, po lewej stronie mamy zmianę momentu pędu dla układu cząstek, po prawej stronie wypadkowy moment wypadkowych sił albo wypadkowy moment siły działający na te cząstki, czyli podsumujmy. W inercjalnym układzie odniesienia moment siły wypadkowej działającej na układ cząstek jest równy szybkości zmian momentu pędu. Bardzo ciekawe jest wtedy, kiedy ten moment siły zewnętrznej jest równy zero. Okazuje się, że mamy w przyrodzie bardzo często z taką sytuacją do czynienia. Jeśli ten moment siły zewnętrznej jest zero, wówczas moment pędu nie zmienia się, jest stały. Jest to wektor, czyli nie zmienia się ani jego kierunek, ani jego wartość. I to zachowanie się określamy mianem zasady zachowania momentu pędu, czyli jeśli moment siły zewnętrznej jest zero, moment pędu jest stały. I jeśli jest taka sytuacja, to wtedy możemy wykorzystać to równanie, moment pędu stały, do policzenia różnych wielkości, które charakteryzują ruch obrotowy.
A więc to, ta zasada, oprócz zasady zachowania energii i zasady zachowania pędu, jest trzecią najważniejszą zasadą zachowania, którą obserwujemy we wszechświecie i którą my nazwaliśmy właśnie zasadą zachowania momentu pędu. Zasada zachowania energii wynika z faktu, że żadna chwila czasu nie jest uprzywilejowana, czyli mówimy, że czas jest jednorodny. Zasada zachowania pędu wynika z faktu, że przestrzeń jest jednorodna, czyli nie istnieje wybrany układ odniesienia, który jest przesunięty względem innego, inercjalnego układu odniesienia. Zaś zasada zachowania momentu pędu wynika z faktu, że przestrzeń jest izotropowa, to znaczy, że po obrocie układów współrzędnych względem wybranego inercjalnego układu odniesienia prawa fizyki muszą pozostać takie same. Jako przykład, który ilustruje użyteczność tej zasady, rozważmy następujący przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy człowieka, który siedzi na takim obrotowym krzesełku i ma wyciągnięte ręce, w rękach wyciągniętych trzyma ciężarki. Załóżmy, że jego moment bezwładności jest wówczas określony wielkością IA i załóżmy, że obraca się z pewną prędkością kątową omega A. I teraz wyobraźmy sobie, że ten człowiek przyciąga ramiona do siebie, tak że wówczas jego moment bezwładności ma inną wartość, bo jest tych punktów, które znajdują się daleko od osi obrotu, mniej niż w tym przypadku punktów o istotnej masie, jeśli założymy, że w ramionach trzyma te ciężarki jakieś o istotnej masie. I oczywiście, ponieważ ten człowiek zmienia swój moment bezwładności, to zmienia się prędkość kątowa. I pytanie jest, jaka będzie ta prędkość kątowa? I pytanie jest, jaka będzie energia kinetyczna i czy ta energia kinetyczna wzrośnie, czy zmaleje? I w związku z tym, jeśli będzie zmiana energii kinetycznej, no to kto wykona pracę? A więc zauważmy po pierwsze, że moment bezwładności człowieka wyjściowo jest większy niż wtedy, kiedy ma ramiona przyciągnięte do siebie z racji właśnie tego rozkładu mas, o którym wspominałam wcześniej. No i teraz skorzystajmy z zasady zachowania momentu pędu. Moment pędu początkowy jest określony wzorem następującym. Moment bezwładności razy prędkość kątowa człowieka zanim ramiona przyciągnie do siebie. Moment pędu końcowy to jest analogiczny wzór, tylko że wstawiamy moment bezwładności, który nazwaliśmy sobie jako IB. No i stąd możemy policzyć prędkość kątową, jaką ma ten człowiek wtedy, kiedy ramiona przyciągnie do siebie, korzystając właśnie z zasady zachowania momentu pędu, czyli z faktu, że jeśli ten układ możemy traktować jako układ izolowany, to momenty sił zewnętrznych są równe zero, pomijając tarcie, które występuje na pewno w zwykłym krzesełku obrotowym, my tu sobie założymy, że to tarcie jest równe zero i nie ma momentu od siły tarcia, czyli układ jest izolowany, moment pędu jest zachowany i wówczas LA jest równe LB i stąd możemy policzyć prędkość kątową po złożeniu ramion. No i dalej możemy policzyć również zmianę energii kinetycznej. To jest energia kinetyczna, jaką człowiek ma później, minus energia kinetyczna na początku, czyli IB omega B kwadrat przez 2 minus IA omega A kwadrat przez 2. Na temat energii kinetycznej ruchu obrotowego będziemy mówić w jednym z późniejszych odcinków, następnych odcinków. Na razie wystarczy, że sobie zapamiętamy, że to jest moment bezwładności razy prędkość kątowa do kwadratu. Czyli moment bezwładności po złożeniu rąk omega b kwadrat przez 2 minus energia kinetyczna na początku. Jeżeli za omega b podstawimy to, co policzyliśmy wcześniej, to otrzymamy takie równanie i wyciągając przed nawias IA omega a kwadrat przez 2, w nawiasie otrzymamy IA przez IB minus 1. Ponieważ IA było większe od IB, to ten człon jest większy od jedności, czyli w rezultacie to, co w nawiasie jest dodatnie, to, co przed nawiasem dodatnie, całe wyrażenie jest dodatnie, czyli energia kinetyczna wzrosła. Jeśli energia kinetyczna wzrosła, to zgodnie z twierdzeniem o równoważności pracy i energii kinetycznej musiała zostać wykonana praca,
dodatnia i tę pracę wykonał oczywiście człowiek, przyciągając ramiona do siebie. Jak postępujemy wtedy, kiedy mamy moment pędu układu punktów, które są sztywno zamocowane wokół osi, tak jak w tym przypadku, który przed chwilą analizowaliśmy? Jak to jest wtedy, kiedy mamy taką sytuację? Teraz sobie dopiero pokażemy, chociaż w przykładzie przed chwilą skorzystaliśmy właśnie z tego twierdzenia, czyli pokażemy sobie, że moment pędu i prędkość kątowa mają ten sam zwrot i kierunek. A więc wybierzmy sobie taki układ, który składa się z trzech cząstek i załóżmy, że ten układ porusza się, także prędkości liniowe różnych punktów rozmieszczonych w różnej odległości R1, R2 i R3 od osi obrotu są dane odpowiednio jako V1, V2 i V3. Oczywiście jeśli ten układ się porusza tak, jak sugerują wektory V1, V2 i V3, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, to wektor prędkości kątowej musi mieć zwrot do nas. O tym była mowa w odcinku 15. Ponieważ obowiązuje wówczas takie równanie, że prędkość liniowa to jest prędkość kątowa razy r. No i teraz zobaczmy, jak wygląda moment pędu dla całego układu. Moment pędu jest równy sumie momentów pędu wszystkich cząstek. Czyli moment pędu dla każdej cząstki to jest wektorowy iloczyn wektorowy wektora położenia i pędu każdej cząstki. A pęd cząstki to jest masa razy prędkość, czyli tą masę możemy przed ten iloczyn wektorowy wyciągnąć, czyli zostanie nam RI razy VI. No i teraz RI razy VI to jest iloczyn wektorowy, który co do wartości to jest RI razy VI razy sinus kąta między nimi. Tutaj między R i V w każdym przypadku jest 90 stopni, czyli sinus 90 to jest 1, zostanie nam RI razy VI. No i oczywiście wektor omega, który będzie miał kierunek do nas. Czyli wektor, który, jeśli założymy sobie układ osi współrzędnych tak jak na tym rysunku, że oś X jest w prawo z wersorem I, oś Y do góry z wersorem J, to oś Z z wersorem K będzie zwrócona do nas. Czyli otrzymamy suma po I, MI, RI, VI razy wersor zgodnie z osią Z. No i teraz możemy skorzystać z tego, że prędkość każdego punktu to jest iloczyn wektorowy omega razy R, czyli co do wartości to jest omega razy R razy sinus 90 stopni. A więc możemy za VI podstawić RI razy omega i zamiast MI, RI, VI otrzymamy MI, RI kwadrat razy omega. I dalej, jeśli sobie weźmiemy pod uwagę, że omega razy K to jest wektor omega, zostanie nam przed tym wektorem omega suma MI razy RI kwadrat. Ale zgodnie z tym, o czym mówiliśmy na wykładzie 41, taka suma dla układu dyskretnego to jest moment bezwładności, czyli otrzymaliśmy następujące równanie, że moment pędu całego układu to jest moment bezwładności razy prędkość kątowa. Czyli otrzymaliśmy takie równanie, które mówi, że moment pędu i prędkość kątowa są wektorami, które są do siebie równoległe. Czyli dla naszego układu trzech punktów materialnych wektor momentu pędu będzie miał taki sam kierunek i zwrot jak wektor prędkości kątowej, czyli do nas, zgodnie z osią Z. A więc dla układu punktów zamocowanych sztywno wokół osi moment pędu jest równoległy do wektora prędkości kątowej. I teraz, ponieważ wiemy, że zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego zmiana momentu pędu jest wywołana momentem wypadkowym zewnętrznym, pochodzącym od wszystkich sił zewnętrznych działających na ten układ. I dalej, ponieważ wiemy, że L to jest I razy omega, to możemy za L podstawić I razy omega i policzyć pochodną z tego wyrażenia. Ponieważ I jest stałe przy sztywnym układzie punktów względem osi obrotu,
to to będzie i razy pochodna d omega po dt. I dalej to oznacza, że to jest moment bezwładności razy przyspieszenie kątowe, bo d omega po dt to jest przyspieszenie kątowe. I w ten sposób otrzymaliśmy równanie, które wiąże moment zewnętrzny, wypadkowy i wszystkich sił zewnętrznych, czyli wypadkowy moment siły, z przyspieszeniem kątowym układu sztywno połączonych punktów materialnych. I widzimy, że ten moment siły zewnętrznej ma zwrot i kierunek taki sam, albo raczej może, przepraszam bardzo, przyspieszenie kątowe ma taki sam zwrot i kierunek, jak moment siły zewnętrznej. A więc przyspieszenie kątowe jest proporcjonalne do momentu siły zewnętrznej. Współczynnikiem proporcjonalności jest moment bezwładności, czyli jest to wyrażenie analogiczne do przypadku, kiedy mamy do czynienia z pojedynczym punktem materialnym obracającym się wokół pewnej ustalonej osi obrotu. Thank you.